Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Joanna Górska, zapraszam na nowy dzień z Polsat News. Jesteśmy z Państwem do godziny 10. Przygotowaliśmy dużo ciekawych tematów. Będziemy chyba w pierwszej kolejności sprawdzać, co się dzieje w Arłamowie, bo wczoraj odbył się ostatni trening właśnie tam. W Juracie był odpoczynek i relaks, a w Arłamowie było nastawienie się na bardzo ciężką pracę. No i jak to teraz będzie wyglądać? O godzinie 10 biało-czerwoni wyjadą do Rzeszowa, skąd polecą do Poznania. Tam jutro zagrają towarzysko z Chile, a 12 czerwca zmierzą się w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki poleci do swojej bazy w Soczi. Glik bez szans, decyzja dziś, ale lekarze nie widzą możliwości wystąpienia wicekapitana na mundialu. Robert Lewandowski mówi tak, brak Glika będzie czymś smutnym, ale my musimy myśleć tylko i wyłącznie pozytywnie. Będziemy na ten temat w nowym dniu z Polsat News mówić, a dziś mamy, proszę Państwa, urodziny i będziemy świętować już 3652 dni, czyli 10 lat, tyle jesteśmy na antenie, coraz starsi, ale też coraz bardziej doświadczeni. Bardzo dziękujemy, że jesteście Państwo z nami. Jest 6:00 na zegarach. Za chwilę informacje Polsat News, które przedstawi Mariusz Abramowicz, a później dowiemy się, jaka będzie pogoda. Sejm uchwalił ustawę o biokomponentach i biopaliwach. Oznacza to wprowadzenie nowej opłaty emisyjnej. Rząd podkreśla, że pieniądze przeznaczone zostaną na walkę ze smogiem. Zdaniem opozycji doprowadzi to do wzrostu cen benzyny. Opłata wyniesie 80 zł od każdego 1000 litrów paliwa, który trafi na rynek w naszym kraju. Rząd do przyszłego roku dzięki nowelizacji planuje zebrać 1 700 000 000 zł. Nowe prawo pozwoli również samorządom na utworzenie stref czystego transportu w miastach. Po kilku godzinach strażacy opanowali pożar, który wybuchł na składowisku makulatury w Piekarach Śląskich. Na razie przyczyna wybuchu ognia nie jest znana. Otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze w zakładzie zajmującym się składowaniem makulatury. Okazało się, że pożarem objęty jest obszar około 100 metrów na 100 metrów tego zakładu. Przy czym nie jest to składowisko jednorodne o takich wymiarach, tylko są to pojedyncze pryzmy, które łącznie, że tak powiem, zajmowały obszar 100 metrów na 100 metrów. Tutaj nie ma w tym momencie zagrożenia życia. Jesteśmy przygotowani do ewentualnej ewakuacji mieszkańców, jednakże wszystkie budynki zlokalizowane są kilkaset metrów od miejsca zlokalizowania tego zakładu. Rząd, policja i prokuratura walczą z tak zwaną mafią śmieciową. Do badań ostatnich pożarów na wysypiskach powołaliśmy specjalne zespoły analityków. Tak mówił w programie Wydarzenia i Opinie komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk. Śledczy ustalili, że kilka ostatnich pożarów było wynikiem celowego podpalenia. My do wszystkich tych przypadków, które miały miejsce w ostatnim czasie narastającej ilości pożarów na składowiskach śmieci, powołaliśmy specjalne zespoły w tych komendach wojewódzkich policji, na terenie których te zdarzenia miały miejsce, ale ja też w komendzie głównej powołałem zespoły analityczne, które w tej chwili szukają związków pomiędzy tymi zdarzeniami, powiązań. To jest żmudna, trudna praca, ale zapewniam, że wspólnie z prokuraturą, z Generalnym Inspektorem Ochrony Środowiska i z innymi podmiotami będziemy robić wszystko, aby ten proceder szybko i skutecznie zakończyć. Być może zadziałał efekt strachu właśnie przed nasileniem działań, przed nasileniem konsekwencji, przed zdecydowanymi działaniami z naszej strony i być może to jest powodem tego. Natomiast na każde z tych zdarzeń patrzymy indywidualnie. W kilku przypadkach nie mamy wątpliwości, że były to podpalenia. W kilku przypadkach te wątpliwości są wysokie temperatury i składowane tam substancje też mogą prowadzić do samozapłonów, więc każdą z tych spraw traktujemy indywidualnie, ale też szukamy związków pomiędzy nimi. Dziś dowiemy się, czy Kamil Glik zagra na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Rosji. W poniedziałek piłkarz doznał kontuzji barku. Reprezentant Polski przebywa obecnie w Nicei, gdzie przechodzi badania medyczne. Według lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego obrońca AS Monako może pauzować do 6 tygodni. To oznaczałoby, że Glika zabraknie na mundialu w Rosji. W jego miejsce ma zostać powołany Marcin Kamiński.
dobry. Jest 7 czerwca 2008 roku, godzina 7. Tak to wszystko się zaczęło. Polsat News obchodzi dziś 10 urodziny. Przez te lata wiele się zmieniło, ale jedno pozostaje niezmienne. Staramy się być zawsze w centrum wydarzeń. Porządki były z jednej strony bardzo trudne i bardzo nerwowe, bardzo stresujące. Start. Nazywam się Artur Kaczmarski. Ale z drugiej strony szalenie satysfakcjonujące, bo się wykluwało coś z niczego. Bo była po prostu paczka zgranych i bardzo entuzjastycznie nastawionych do życia i do pracy ludzi. Ten szczególny dzień, witam Państwa. Stres jest o wiele mniejszy, ale te zasady, które były wtedy, są te same. Czyli ta podstawa rzetelności, żeby być pewnym, że to, co się mówi, to jest prawda i że jest się pewnym tego, co się mówi, tego, co się widziało, tego, co się dowiedziało. Czas na informacje Polsat News. Marta Łuzyńska, witam i zapraszam. To są zasady, które się przez te 10 lat nie zmieniły. Ten entuzjazm do informacji, do informowania i do rzetelności, do wiarygodności. Czy to znaczy, że wchodzimy, pytają mnie goście? Tak, potwierdzam, proszę Państwa, wchodzimy na antenę. Dzień dobry, to jest śniadanie w Polsat News. Tyle ułatwień technologicznych się pojawiło. Wszędzie mamy wozy transmisyjne, mamy już LiveView czy Dejero, czyli takie środki, które możemy na plecy sobie założyć, żeby zrobić live'a i wszędzie będziemy na świecie widoczni. I tak minęło 10 lat i będziemy, proszę Państwa, wspominać, pytać naszych kolegów i koleżanki, jak te 10 lat minęło, jakie są wspomnienia, i to w większości są dobre wspomnienia. Teraz pytamy o to, czy będziemy mieć dobre wiadomości odnośnie pogody. Daria Wąsiewska jest nad Wisłą. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzisiaj, proszę Państwa, są nasze urodziny i będziemy wspominać. Już słyszeliśmy w czasie informacji Polsat News, który przeprowadził Mariusz Abramowicz. Słyszeliśmy Olgę Owczarek, która mówiła, że podstawą w tej pracy jest pewność tego, co mówimy, i to rzeczywiście jest podstawa. Entuzjazm to było, jest i będzie, bo to praca, która przynosi bardzo dużo satysfakcji. Teraz wspomnienia Bartka Kwiatka. Posłuchajmy. Ja mam takie wrażenie, że we wszystkich nas, którzy są w Polsacie News od samego początku, była taka wielka energia i radość z tego, że budujemy coś od podstaw. Start. Nazywam się Artur Kaczmarski. Myśmy się oczywiście do tego startu bardzo przygotowywali i grali, robili program do tak zwanej puszki. Telewizja informacyjna powinna być szybka i powinna szybko dostarczać widzom informacje z miejsca, gdzie coś się dzieje. Jest 10, Michał Giersz, zapraszam na informacje. Mam wrażenie, że przez te 10 lat jesteśmy tu i teraz. Od kilkunastu godzin ponad 250 strażaków z całego województwa łódzkiego walczy z pożarem nielegalnego składowiska odpadów. Bez wątpienia nowa technologia i zmiana sprzętu, na którym pracujemy, umożliwiła rozwój tego i docieranie szybsze do widzów. Jest przerwany wał. Pracy reporterskiej każdy dzień nas może zaskoczyć. Czasami wokół nas dzieją się rzeczy niebezpieczne i naszą rolą jest też brać udział w takich wydarzeniach, na przykład protesty, gdzie mamy agresywne grupy wobec siebie, interweniujących funkcjonariuszy policji. Takim wydarzeniem, które wszyscy doskonale pamiętały, no była katastrofa smoleńska. Samolot prezydenta rozbił się przy podchodzeniu do lądowania. To wymagało od nas takiego zaangażowania i pracy, wszystkie ręce na pokład. I takie też wydarzenia pokazują to, że dziennikarstwo i praca reporterska obok obowiązku jest też pasją, dlatego że nikt nigdy wtedy nie zastanawiał się, o której zaczyna pracę, o której kończy. Ja po 10 latach mogę powiedzieć, że absolutnie praca w telewizji uzależnia, no i chyba dlatego dalej to robię.
Spodziewaj się niespodziewanego. To kolejna zasada. Każdy dzień jest inny i o tym pamiętają wszyscy ci, którzy dla Państwa w Polsat News pracują. Bartek Kwiatek dziś w poranku także będzie pracować. Połączymy się z nim przed siódmą. I Bartek będzie mówił o tym, że pójście na kawę czasami może się bardzo źle skończyć. Ale szczegóły przed godziną siódmą. Teraz przenosimy się na do tematu jeszcze wracać. A teraz... No, świętujemy, proszę Państwa, mamy urodziny, 10 lat minęło, jesteśmy na antenie, nadajemy dla Państwa między innymi też takie informacje, o których mówił Bartek Kwiatek, a teraz wspomnienie innego reportera i na antenie Polsat News nasz reporter Stanisław Wryk i jego wspomnienie. Start. Nazywam się Artur Kaczmarski. 10 lat Polsat News to oczywiście szmat czasu, kawał mojego życia, ale przede wszystkim mnóstwo historii, historii naszych widzów. Teraz w nowym dniu z Polsat News kolejne tematy. Minęła 15, Mikołaj Jarkowski, zapraszamy na News Telegraf. Te historie były różne, były zabawne, takie, przy których śmialiśmy się razem z naszymi bohaterami i takie, przy których wzruszaliśmy się z bohaterami naszych historii. Najtrudniejszy moment w ciągu tych 10 lat, największe wyzwanie reporterskie to było relacjonowanie zamachu w Paryżu. Byliśmy tam z Polsat News w kilka godzin po strzelaninie. To nie było proste, przede wszystkim dlatego, że Paryżanie na samym początku bali się spotykać z mediami, bali się po prostu wychodzić na ulicę. To było trudne, ponieważ były problemy z transmisją, z komunikowaniem. Policja, wojsko blokowała sygnały, mieliśmy problem, żeby pokazać to na żywo. A to, co sprawiło mi największą satysfakcję, to paradoksalnie tak zwane małe historie. Jako pierwsza stacja pokazaliśmy na antenie liczenie motyli, pokazaliśmy obrączkowanie żurawi. Ba, sami obrączkowaliśmy razem z moim operatorem żurawie. Takich chwil po prostu się nie zapomina. Opłata emisyjna. Dziś obchodzimy 10. urodziny. Polsat News wystartował dokładnie 7 czerwca 2008 roku, tuż przed siódmą. Pamiętam, jak pierwszy raz szedłem do tego studia, nie wiedziałem, czy mogę postawić stopę, żeby przypadkiem kogoś nie rozproszyć, żeby kogoś nie zdenerwować, nie wytrącić ze skoncentrowania. No ale teraz czuję, że to jest, jestem częścią tego wszystkiego. To jest taka naprawdę bardzo dobrze naoliwiona maszyna, która pędzi coraz szybciej. Przemysław Jakowski, dzień dobry Państwu. To jest przede wszystkim bardzo ekscytująca praca. Każdego dnia robimy coś innego i ja nie potrafię tego porównać do żadnego innego zawodu. Przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa. Ta praca wymaga takiej maksymalnej koncentracji nieraz. Wyobraźmy sobie newsroom, w którym siedzi 40 osób. 20 osób w tym momencie rozmawia przez telefon, kolejne 10 krzyczy, a następne 10 biegnie. I w tym momencie naprawdę jest ciężko się skoncentrować. Trzeba się kompletnie wyłączyć od tego wszystkiego, od tych wszystkich komunikatów, które są dookoła. No i skoncentrować się na tym, co akurat robimy. Presja czasu, tak? Bardzo wiele razy u każdego z nas, u każdego z dziennikarzy zdarzyło się tak, że robimy coś nie na ostatnią chwilę. My mamy godziny, czasem minuty, a czasem sekundy na to. To jest praca, która wymaga bardzo dużo, wymaga poświęcenia, wymaga dostosowania odporności na stres i wiele, wiele, wiele innych, no ale daje bardzo dużo satysfakcji. No, czujemy się potrzebni dzięki tej pracy.